Z jednej strony się cieszę bardzo, bo jednak półfinał, znam już ten smak i rzeczywiście to jest coś, czego się nie zapomina. No a z drugiej strony, no jednak urodził mi się syn wczoraj i też tak jakbyśmy się przegrali, też bym do niego pojechał, także też bym nie był aż tak bardzo smutny. Ale jasne, że się cieszę, tak pół żartem, pół serio. Cieszę się, zostały nam jeszcze 3 dni do końca mistrzostw, 2 mecze, które trzeba wygrać i potem się będziemy cieszyć. Z Amerykanami zawsze się gra ciężko, jeżeli stawka się toczy o medale, także z nimi po prostu zawsze się tak gra, nigdy się nie poddają, zawsze trzymają poziom i my tym z poziomem spadliśmy trochę w tym trzecim i czwartym secie, trochę zgaśliśmy. A jeśli chodzi o tiebreak, no to trochę też loteria, każdy wtedy już wychodzi, wie, że to jest ostatnia szansa i też na pewno stawia się wszystko na jedną kartę. Akurat my mieliśmy tą kartę silniejszą i wygraliśmy. Dopóki wygrywamy, to ja mogę nie grać i będę się tak samo cieszył, jakbym grał.